Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Od pojedynku Jana Błachowicza z Alexem Pereirą na UFC 291 minęło już trochę czasu, więc to jest odpowiedni moment na parę słów w ramach podsumowania tego wydarzenia. Według werdyktu sędziowskiego to zawodnik z Brazylii wygrał przez niejednogłośną decyzję, więc to on przybliżył się do roli pretendenta, a Polak będzie musiał kolejnymi pojedynkami powrócić do pozycji, którą miał przed walką z Alexem. Na ten moment i tak Janek zajmuje wysoką czwartą pozycję w rankingu kategorii półciężkiej, a ciekawych rywali na szczycie nie brakuje, więc na pewno szybko pojawi się okazja do zmazania plamy po porażce. W dzisiejszym materiale pobawimy się trochę w matchmakerów Federacji UFC i postaramy się znaleźć odpowiedniego rywala na kolejny pojedynek Jana Błachowicza. Ponadto przeanalizujemy sobie runda po rundzie cały pojedynek Polaka z Brazylijczykiem i podam wam moje spojrzenie na punktację sędziów. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali moje profile na Instagramie oraz TikToku, na których również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Na samym początku myślę, że warto odnieść się trochę do samego przebiegu starcia Jana Błachowicza z Alexem Pereirą, biorąc pod uwagę to, co działo się runda po rundzie. Chciałbym też przedstawić wam moją wizję na punktację tego starcia, bo kontrowersji i różnych opinii w tym temacie nie brakowało. W pierwszej odsłonie po zaledwie kilku wymienionych ciosach walka trafiła pod siatkę, gdzie Polak starał się obalić swojego rywala do parteru. Przepychanki, nieudana próba gilotyny Brazylijczyka i po chwili Błachowiczowi udało się sfinalizować obalenie, po czym od razu zajął dominującą pozycję zza pleców. Polak przez cały czas próbował poddać swojego oponenta raz po raz, zadając mu ciosy z góry, ale finalnie nie dopiął techniki kończącej i w takiej pozycji zakończyła się runda pierwsza. Można było odnieść wrażenie, że te próby poddania, które Janek próbował sfinalizować, zabrały mu trochę tlenu i schodził do narożnika na przerwę bardzo zmęczony. Tutaj nie ma większych wątpliwości, że pierwszą rundę wygrał Jan Błachowicz punktacją 10-9. Druga runda przebiegała już nieco bardziej w stójkowym sznycie, bo obaj zawodnicy przez większość czasu wymieniali ciosy i kopnięcia w stójce. Alex Pereira w głównej mierze skupiał się na ciosach na korpus i low kickach, na które Janek nie pozostawał bierny i sam oddawał kopnięcia na łydkę swojemu rowalowi. Dobrą robotę Polak robił także swoim firmowym lewym sierpowym, którym regularnie trafiał i podejrzewam, że przy większej konsekwencji w zadawaniu tych ciosów mogło to zrobić jeszcze większe wrażenie. Jankowi udało się nawet na chwilę obalić swojego rywala w tempo po ciosie, ale finalnie nie zrobiło to większego spustoszenia, bo po paru chwilach Pereira wrócił na nogi. Mimo wszystko to Alex minimalnie lepiej pokazał się w tej rundzie, bo częściej trafiał i rozciął nawet nos naszego rodaka. Dodatkowo kilkukrotnie zamknął swojego rywala na siatce, gdzie bezkarnie okładał go paroma ciosami, więc to z pewnością zrobiło duże wrażenie na sędziach. Dla mnie ta runda powinna być oceniona punktacją 10-9 dla Alexa Pereiry. Przechodzimy do trzeciej rundy, która po dwóch pierwszych odsłonach na pewno była decydująca w finalnej ocenie tego pojedynku. W tym przypadku ponownie zobaczyliśmy przez większość czasu szermierkę na kopnięcia i pięści, natomiast teraz Błachowicz nie dawał się już tak zamykać na siatce i widocznie odzyskał trochę sił. Na około minutę przed końcem rundy Jankowi udało się sprowadzić swojego rywala do parteru i będąc z pozycji dominującej z góry, tak zakończył ten pojedynek. Niestety brakowało finalizacji, ale mimo wszystko sprawnie obalił, przytrzymał i spuścił parę ciosów zaznaczających na twarz swojego rywala. Do czasu obalenia walka w stójce pomiędzy oboma zawodnikami była bardzo bliska i tak naprawdę można by ją ocenić zarówno dla jednego, jak i drugiego zawodnika. W mojej opinii spore znaczenie odegrało obalenie Polaka, które sfinalizował i co najważniejsze zajął pozycję z góry, którą utrzymał przez około minutę. Z tego względu typowałbym tą rundę 10-9 dla Janka i w finalnym rozrachunku walkę 29-28 dla naszego rodaka. Niestety sędziowie typowali stosunkiem 2-1 dla zawodnika z Brazylii i taka punktacja też jest jak najbardziej uzasadniona. Walka była bardzo bliska, ale gdybym to ja sędziował akurat ten pojedynek, dałbym zwycięstwo Jankowi Błachowiczowi, co przed chwilą uzasadniłem tym, jak widziałem każdą z rund. Po fakcie nie ma co już się nad tym pochylać, bo wynik poszedł w świat i teraz trzeba się zastanowić, jak odbudować swoją pozycję, jeżeli chodzi o Polaka. Po przegranej z Pereirą spadł na czwartą pozycję w rankingu kategorii półciężkiej w UFC, zatem nie jest źle i to wciąż jest wysoka posada w największej federacji na świecie. Fajnie by było, jakby szybko wrócił do oktagonu, więc przygotowałem czterech potencjalnych rywali, którzy mogliby skrzyżować rękawice z Błachowiczem po porażce z Alexem Pereirą. Numer 1. Aleksander Rakić. Jak wszyscy dobrze wiemy, obaj zawodnicy skrzyżowali już rękawice rok temu w maju i wówczas to starcie wygrał Błachowicz przez kontuzję zawodnika z Austrii. Wiele osób, w tym sam Aleksander, nawoływał do tego, aby UFC zorganizowało natychmiastowy rewanż, w związku z tym, że tak naprawdę obaj zawodnicy nie udowodnili sobie, który z nich jest lepszy. Tak się składa, że teraz Polak jest czwarty, a Austriak piąty w rankingu kategorii półciężkiej, zatem dlaczego teraz nie doprowadzić do tego rewanżowego pojedynku?
Myślę, że mogłoby to też całkiem dobrze się sprzedać, natomiast nie wiem, czy Rakić będzie chciał czekać na Janka, bo ten na pewno będzie chciał odpocząć po ostatnim pojedynku z Pereirą. Moim zdaniem byłoby to dobre starcie dla naszego rodaka, które dałoby mu pole i szansę do powrotu na ścieżkę do walki o mistrzowski tytuł. Numer 2. Nikita Krylow. Tutaj ponownie mówimy o rewanżu, ponieważ Janek i Nikita zawalczyli już razem w 2018 roku i tamtego wieczoru Polak wygrał przez poddanie w drugiej rundzie. Mimo wszystko od tamtego starcia upłynęło bardzo dużo czasu i obaj zawodnicy są w innym miejscu swoich karier, bo tak jak mówiłem, Bochowicz jest czwarty, a Krylow szósty w rankingu kategorii półciężkiej. Zawodnik z Ukrainy jest aktualnie na fali trzech wygranych z rzędu z Gustafsonem, Ozdemirem i Spanem, więc zasłużył sobie na walkę z kimś z czołowej piątki. Na ten moment nic nie wiadomo, żeby Krylow miał zaplanowany kolejny pojedynek, więc być może będzie w stanie poczekać na Błachowicza, aby obaj stoczyli wspólny pojedynek. Według mnie jest na to całkiem spora szansa. Numer 3. Przegrany starcie Ankalaev vs Walker. Już 21 października na UFC 294 Magomed Ankalaev stoczy pojedynek z Johnem Walkerem w starciu, który być może wyłoni kolejnego pretendenta do walki o mistrzowski tytuł. Myślę, że może tak być ze względu na pozycję w rankingu kategorii półciężkiej obu zawodników, bo Ankalaev jest nim drugi, a Walker siódmy, więc obaj są w ścisłej czołówce. Jeżeli wygrany będzie walczył o pas, to dlaczego przegrany nie mógłby skonfrontować się z Jankiem Błachowiczem, który jest czwarty w rankingu? Jeżeli przegrałby Ankalaev, to mielibyśmy wyrównanie porachunków obu zawodników po remisowej pierwszej walce, a jakby przegrał Walker, to powinniśmy zobaczyć ekwilibrystyczne starcie. Jedna i druga opcja brzmi nieźle, natomiast wszystko zależy od tego, czy zgrają się terminy zarówno dla Polaka, jak i Magomeda oraz Johnego. Numer 4. Alex Pereira. W związku z licznymi kontrowersjami odnośnie werdyktu sędziowskiego natychmiastowy rewanż Błachowicza z Brazylijczykiem to też scenariusz, którego nie możemy wykluczyć. Uważam, że na ten moment jest to najmniej prawdopodobna opcja, bo powinno być tak, że po prostu Pereira zawalczy o tytuł, ale w UFC nigdy nic nie wiadomo. Sam pojedynek nie porwał, więc panowie mogliby w rewanżu pokazać nieco więcej i być może to wówczas nasz rodak okazałby się zwycięzcą tego pojedynku. Tak jak mówię, raczej do tego natychmiastowego rewanżu nie dojdzie, ale całkowicie tego wykluczyć też nie można. Wydaje mi się, że każdy wymieniony przeze mnie potencjalny rywal dla Jana Błachowicza finalnie okazałby się dobrym wyborem. Polak potrzebuje teraz szybkiego powrotu do oktagonu, żeby odbudować swoją pozycję, więc fajnie by było, jakbyśmy pod koniec roku ponownie zobaczyli go w akcji. Zobaczymy, kiedy sam Janek wyrazi chęć powrotu do klatki, jak się ułożą siły w kategorii półciężkiej, bo zbliżające się pojedynki w tej dywizji mogą sporo zmienić. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o werdykcie w walce Błachowicz-Pereira i kogo widzicie jako następnego rywala naszego rodaka. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.